Witam was serdecznie, to sobie Kramika. Witam was w kolejnym odcinku FIFA. I kramy teraz Niemcami. Czy uda się wygrać ten mecz? Zobaczymy i ocenimy. Koniecznie zostaw apeczkę w górę z tym odsłoneczkiem. Zapraszam na drugi kanał DJ Michał. No i koniecznie napisz w komentarzu, czy ci się filmik podoba, czy chcesz więcej takich filmików. No i zaczynamy zaraz. Polska i Niemcy. Czy będzie w tym meczu dokrywka? Czy Polska znowu wyrówna, czy Polska będzie znowu prowadzić? Tego nikt nie wiadomo. No i Polska znowu zaczyna mecz. No i gramy. Polska w ataku. Podaje to Robert Lewandowski. No i znowu spalony. No chyba już ma znowu był spalony. Tak jak z Francją na początek. Był spalony. Tak jak z Niemcami jest spalony. Ale oczywiście zobaczymy, co Polska wykona. Niemcy dadzą Polsce wygrać, czy Polska da Niemcom wygrać. Tego nie wiadomo. I Polska znowu w ataku. No i trzeba jest na pierwszy gol. Robert Lewandowski. Jak to zrobi? Kręcił się przy karny, ale jakoś wykonał. No, oczywiście oszukał Niemców, bo nie widział Niemców, w której strony Robert Lewandowski strzeli. No i proszę Państwa, Niemcy mają piłeczkę. Idą do Szczęskiego, ale Polska już ma piłeczkę i już teraz w drugą stronę piłeczka idzie. No i oczywiście Widzewski, Lewandowski i Lewandowski strzela. I proszę Państwa, gol następny do kolekcji Roberta Lewandowskiego. Już Niemcy przegrywają 2-0. Jeszcze Polska ani razu nie miała dokrywki. Ale widać, że Polska potrzebuje dokrywki po nas. Świetnie sobie radzi. I Świdelski, kolejny gol. Polska się wymienia z zawodnikami. Raz Świderski, raz Robert Lewandowski. Co się tutaj dzieje? No już jest 3-0. Niemcy w ataku, ale już mamy Polska piłkę. I Lewandowski nie przepuszcza tego. No i Robert Lewandowski, wiadomo, strzelił kolejny kąt na Polski. Już jest 4-0, proszę Państwa. Znowu Robert, znowu Polska miała piłkę, ale Niemcy przy ataku, ale tutaj się dzieje, znowu Niemcy. No i co tutaj się dzieje? I Szczęsny piłeczkę na pięknie obronił. I gramy dalej. Polska już ataku będzie. No i Widerski, kolejny koło po kolekcji, 5-0. No i klamy dalej, Polska, o, pierwsza połowa, to jest pierwsza połowa. No i sam parę minut zaczynamy tylko połowę i 5-0. Polska wygrywa, Niemcy na razie żadnego kola nie wydali. No i znowu Polska ma piłeczkę. Robert Lewandowski. No i szczera na pewny koło do kolekcji. 6-0. No i proszę
Polska reprezentacja już 6 goli. Polska już ma. A Niemcy ani nie miały jeden atak. Ale Polska cały czas robi mi atak. I znowu Niemcy podali piłkę Polsce. No i Chieliński, Robert Lewandowski. No i Niemcy mogły Robertowi Lewandowskiemu zabrać piłkę, ale nie udało im się. I Polska znowu kola szczeliła. Następny korek, po korekcji to Roberta Lewandowskiego. Kibice Polski są zadowoleni, ale kibice Niemiec są bardzo smutni, bo to już jest druga połowa i 60 minuta. Ale Polska cały czas im strzela gole. Teraz Niemcy mają piłeczkę. Niemcy nie podali tam, gdzie trzeba, ale podali Polsce. I Polska znowu będzie za w ataku. Robert Lewandowski już ma piłeczkę. Już jest w ataku Robert Lewandowski. No co się stało? Robert Lewandowski nie udało mu się strzelić. No i Niemcy w ataku. No proszę Państwa. No i udało się Niemcom kola strzelić. No. Polska tak nie za bardzo zapłoniła rameczki. Więc 7-1. A Niemiec 1 gol. Ale Polska się nie martwi jednym kolem. Już zostało 10 minut. A Polska już strzeliła. I teraz Widerski strzeli kolejną bramkę. Znaczy pierwszą bramkę w tym meczu. Ale kolejny gol dla Polski. I to już jest 8 bramka w kierunku Polski. I znowu Niemcy i Polska tak kierowali się, ale Polska już ma piłeczkę. Zostały jeszcze 3 minuty. Czy będzie ładny atak Świdowskiego? No i jest to. No i kolejna bramka. Świdowski. A mogą Niemcy obronić. No i koniec meczu, proszę Państwa, 9-1. Niemcy opuszczają boisko, ale Polska gra dalej. No i koniec Czesława Fapeczkę, który jest super słoneczkiem. No i zapraszam na mój drugi kanał, DJ Michał, i napisz w komentarzu, czy się podobało, czy chcesz więcej takich filmików. Ja się z wami żegnam i miłego dnia. Nara.